Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Ze mną pani Anna Mosakowska, dyrektor generalny, wiceprezes Federacji Suplementów. Dzień dobry. Pani Anno, chciałbym zapytać o suplementy diety. Jakie znaczenie mają w naszym życiu? Suplementy diety mają takie znaczenie w życiu, jak nasza dieta i jak rola odżywiania w naszej diecie, czyli bardzo duże. Większość już dietetyków i lekarzy głośno mówi, jak istotna jest dieta w utrzymaniu tak zwanej homeostazy, czyli inaczej mówiąc dobrostanu, czyli po prostu zdrowia u człowieka. Już to powiązanie oczywiście jest znane. Jaką rolę tutaj pełnią suplementy diety? Jak się nieprawidłowo odżywiamy, czy jeśli brakuje nam substancji w organizmie, w naszej diecie, to wtedy powinniśmy się suplementować, tak? Powinniśmy uzupełnić braki substancji, których nie dostarczamy do organizmu w odpowiedniej ilości. Czy nie jesteśmy sami w stanie z naszego żywienia zasięgnąć tych witamin i potrzebujemy się suplementować? Powinniśmy. I tutaj jest duża rola dietetyków. Mówimy jako Federacja Suplementów i razem z naszymi producentami edukujemy, że w Polsce jest taki nawyk postrzegania dietetyka poprzez odchudzanie. Chcemy się odchudzić, to wtedy idziemy do dietetyka. Nie patrzymy na to w ten sposób, że dietetyk również po prostu spojrzy na naszą dietę, sprawdzi, czy na pewno ta nasza dieta jest właściwa, czy czegoś nam nie brakuje i po prostu ustawi nam tą dietę w ten sposób, żeby rzeczywiście tych substancji nam nie brakowało, ale brakowało jak najmniej i wtedy najprawdopodobniej też wskaże, co powinniśmy suplementować. Niemniej jednak oczywiście jest kategoria suplementu, która jest wskazana szczególnie dla Polaków, tak? To jest witamina D3 ze względu na naszą szerokość geograficzną, gdzie mamy tak mało słońca, że w tym okresie, w zasadzie mówią chyba od września do marca czy kwietnia, powinniśmy się suplementować. To ile czasu powinniśmy przebywać na tym słońcu, żeby zasięgnąć tej witaminy D wystarczająco dla nas? To jest temat bardzo skomplikowany, ponieważ lekarze mówią, żeby witamina D3 zaczęła się syntetyzować w organizmie, potrzeba 20 minut bycia na słońcu. No ale, właśnie jest to ale. Po pierwsze, jeśli stosujemy filtry, to już wiadomo, że tej syntezy właściwej nie będzie. Chodzimy w ubraniach, więc też już tej witaminy D3 w naszym organizmie nie będzie, pomimo że nawet będziemy przebywali te 20 minut na słońcu. Natomiast w tym okresie, o którym powiedziałam, czyli od września do marca czy kwietnia, w ogóle kąt padania słońca jest taki, że ta witamina D3 po prostu się w ogóle nie syntetyzuje w naszym organizmie w takich ilościach. Także nawet jeśli jest słońce, jeśli przebywamy na powietrzu, co oczywiście jest wskazane, to mimo wszystko tą witaminę D3 powinniśmy suplementować. Tak? To są wskazania już lekarzy. Te zapotrzebowanie już jest w badaniach potwierdzone. Taką drugą kategorią suplementów to jest magnez, o którym też dosyć dużo się mówi, jest dużo reklam, czy rzeczywiście jest to niezbędne. No i tutaj dietetycy w zasadzie i lekarze nie mają wątpliwości, że przy takim stylu życia, przy takim stresie, przy piciu kawy, przy różnych używkach, tak? No właśnie tutaj tak. Kawa jest tą używką. No ta suplementacja magnezu jest rzeczywiście bardzo potrzebna. No. I tak, to są na pewno dwa, które... Ja jeszcze tylko powiem o jednym. Tak. I myślę, że to są takie najistotniejsze dla Polaków. I jeszcze jeden, który jest wymieniany jako niezbędny dla Polaków, to jest selen. I tutaj nasz profesor polski, profesor Lubiński, przeprowadził badania dotyczące niedoborów selenu w Polsce. Nawet jeśli produkty powinny mieć selen, to nie mają, po prostu w gruntach polskich nie ma selenu. Chciałbym wrócić do tego, co pani przed chwilą powiedziała, reklamy magnezu. Mhm. Firmy się prześcigają. Czy powinniśmy zwracać uwagę i rzeczywiście jeden magnez, który jest nam proponowany, jest lepszy od drugiego? Na co w ogóle powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze magnezu, przy zakupie?
przy zakupie magnezu. To znaczy, jeśli chodzi tutaj, myślę o witaminy, minerały, to wystarczy tylko spojrzeć na dawkę dzienną. Zresztą wszystkie, my tutaj bardzo mamy dobrze regulacje, które są wprowadzane, to są regulacje unijne, są dostosowane do polska ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ona bardzo wyraźnie precyzuje, jakie dawki powinny być zawarte, maksymalne, minimalne, żeby był ten czynnik fizjologiczny, który jest niezbędny, żeby w ogóle suplement dopuścić do obrotu. Także myślę, że spokojnie, jak wejdziemy do apteki i poprosimy o magnez, to farmaceuta bardzo dobrze nam doradzi. I tutaj nie potrzeba jakiejś szczególnej wiedzy, żeby zwrócić uwagę na to, jaki suplement należy w tej aptece kupić. No i chyba nie powinniśmy zapominać o tym, że suplementy diety nie leczą, tylko zapobiegają chorobom. Nie, i tu sprostuję, suplementy też nie zapobiegają chorobom. To jest kolejne takie w przestrzeni, dziękuję za to pytanie, w przestrzeni, czy w zasadzie sformułowanie, tak. które mam okazję sprostować. Suplementy nie zapobiegają chorobom. One, tak jak wcześniej powiedziałam, one powodują suplementy uzupełnienie niedoboru w organizmie, czyli do tej choroby po prostu w ogóle nie dopuszczają. Tak? Jest stan organizmu, nie ma niedoborów dzięki suplementom. Tutaj rzeczywiście, jeśli dochodzi już do niedoborów, jeśli jest sytuacja, że w organizmie brakuje, no to pewnie lekarz już powinien wskazać odpowiednie leczenie. I to jest już zupełnie inny produkt, to jest już lek i tutaj rzeczywiście wchodzimy w temat leczenia, czy to schorzeń, czy nawet większych niedoborów. Natomiast celem suplementu jest uzupełnienie niedoborów, tak? I to jest bardzo istotne, dlatego że przy różnych schorzeniach również oczywiście jest potrzebne suplementowanie. To też powinien powiedzieć dietetyk czy lekarz. Przy diecie, no chociażby właśnie jeśli nie ma odpowiedniej diety, chociażby w ryby, no to też się powinno suplementować omega-3, które ma na przykład wpływ oczywiście na funkcjonowanie organizmu. Ale tak jak mówię, tutaj jest potrzebny zdrowy rozsądek i jednak poznanie swojej diety. Na przykład z Irlandii przyszedł teraz taki innowacyjny sposób, w ogóle spojrzenie na całość człowieka, organizmu i prowadzenia czy leczenia poprzez prawidłowe odżywianie, suplementację i leczenie, czyli wszystko jest komplementarne, tak? Tutaj nie mówimy tylko o leczeniu. Tutaj już lekarze wprost mówią, jak ważne jest przy leczeniu również prawidłowe odżywianie i właśnie suplementacja. Także te role są właśnie takie i o tych rolach nie należy zapominać, tak? Nie należy mówić, że suplement leczy, bo nie leczy, lek leczy, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o suplementację. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Anna Mosakowska, dyrektor generalny, wiceprezes Federacji Suplementów. Dziękuję za zaproszenie.